otwarcie na Twoje działania. Duchu Święty, jesteśmy gotowi na przyjmowanie Twojego Słowa jako Twojego Słowa. Duchu Święty, niczego nie stracimy z tego. W imieniu Jezusa bierzemy autorytet na wszelką demoniczną siłą, w jakikolwiek sposób próbującą odsunąć prawdę Twojego Słowa od nas. Ustanawiamy w tej chwili ochronę Twojej krwi i ogłaszamy wydanie stukrotnego promu. Amen. Będziemy sobie kontynuowali dalej w Kościół. Zacznę od tego, że Kościół, druga funkcja Kościoła, Kościół jest objawieniem. Przede wszystkim to jest najpierw dla każdego z osobna i objawieniem wspólnotowym. Przypowieści Salomona 24-27. Przypowieści Salomona 24-27. Wykonaj najpierw swoją pracę na zewnątrz i upraw dla siebie pole, a potem zakładaj swój dom. Tak mówi Słowo. Dlatego objawienie najpierw indywidualnie dla każdego człowieka. Każdy człowiek w Kościele to człowiek, który musi funkcjonować w indywidualnym objawieniu. To jest człowiek, który musi się rozwijać w indywidualnym słyszeniu Boga, rozumieniu Boga. Ludzie Kościoła to ludzie słyszący Boga. To nie ludzie ustawicznie szukający u innych ludzi, tylko ludzie słuchający Boga. Oni są słuchającymi Boga, indywidualnie. Odbierający od Niego objawienie. I w szeroko pojętym kontekście objawienie. I również ma Kościół, jeżeli chodzi o działanie wspólnotowe, zawarte do jakiejś wspólnoty, ma też formułę jednorodnego objawienia. Wygląda to w ten sposób, że nie ma takiej opcji, aby grupa ludzi, która stworzyła rodzinę, posiadała globalnie różne objawienia dotyczące rzeczy zasadniczych. To nie ma takiej opcji. Takiego czegoś, takie coś nie istnieje. Ja nieraz o tym uczę, nieraz pokazuję, uczę też u nas we wspólnocie, żeby nikt nie nauczał inaczej niż my. Ja zawsze mówię, tak jak ja nauczam, plus poszerzenie tego, bądź po prostu ode mnie mądrzejszy, bądź głębszy, natomiast wychodzisz z tego, co ja mówię. Jeżeli będziesz twierdził, że jestem w błędzie i w jakiejś formule podstawowej, to nie możesz dłużej funkcjonować w tej wspólnocie, dlatego że no, będziesz miał bez przerwy sprzężenie. Będziesz miał sprzężenie. Dlatego też wspólnota, jako taka, ona posiada jedną formułę objawienia. Zawsze tak jest. Jak to rodzina, bo to, wiecie, to w ogóle każda rodzina ma, ma swego rodzaju kulturę życia. Prawda? Ona ma jakiś wspólny pogląd. Rodziny mają wspólny pogląd. Inaczej, kiedy rodzina nie ma wspólnego poglądu, no to ona się będzie rozłazić. To się w szwach rozejdzie wszystko. Prawda? Że nie ma wspólnego. To nie chodzi o drugorzędne przyzwyczajenia, czy drugorzędne jakby pragnienia, bo to nie ma znaczenia. Każdy ma swoje. Jeden lubi to, drugi lubi tamto. Natomiast rodzina, która decyduje się na to, żeby być razem, no to ją łączy wspólny kierunek funkcjonowania, wspólne rozumienie podstawowych rzeczy. Wiecie, to łączy w ogóle rodzinę. No, takie są funkcje w rodzinie. Kiedy w rodzinie ktoś jakby chce, jakby nie zgadza się z tym, co w tej rodzinie jest, no to się tam będzie męczył strasznie w tej rodzinie. No. I tak jest we wspólnocie. Ludzie się wtedy męczą. Ja mówię do ludzi, no przecież jak ty nie będziesz ze mną jednej myśli, jednego zdania w fundamentalnych rzeczach, no to ty będziesz się ze mną męczył bardzo. Jak ty będziesz chciał, jak ty chcesz ze mną żyć? Tak? Przecież nie wyobrażam sobie tego. Bo ja bym nie umiał. Ja bym nie umiał. Ja byłem w jakichś tam wspólnotach w życiu,
jak ja nie mogłem się tam odnaleźć, nie zgadzałem się w sobie z tym, co na przykład mówił tam pastor, czy z czym się zgadzała jakoś tam większość tego zarządu, to ja musiałem stamtąd odejść. Bo ja się nie nadawałem do tego, żeby tam siedzieć. No jak ja bym siedział, nie wiem, głupar, żnął, wszystko jest super. No jak nie jest super, bo mam inne zdania. Tak. A czy jak miał sercem, ten sam cel, tylko inną drogą, bo przeważnie ten stworzenie, że to samo chcemy osiągnąć, to chcemy iść różną drogą. Nie, jedność myśli i jedność zdania. Tak mówi słowo. Jeden cel i jedna droga. Bo jak różne drogi, będzie problem. Zdanie musi być jedno. Wiecie o co chodzi? Na poziomie intelektu musimy być zgodni. Się intelektualnie musimy zgadzać, bo zdanie to jest nieduchowa rzecz, to jest rzecz duszy. To rzecz duszy jest. Dlatego Słowo Boże mówi, to nie ma innej opcji, że jest wspólnota, ona musi funkcjonować na poziomie jednomyślności. Tak, tak, to jednomyślność musi być, czy ludzie się muszą zdać. Na przykład powiedzmy droga, tam taki przykład. My bardzo silnie stawiamy na działania medialne. I mówimy do ludzi, ujawniajcie się. I teraz przychodzi ktoś na przykład i mówi, ale ja nie chcę być jawny. Że teraz przychodzili ludzie na przykład do wspólnoty i mieli pseudonimy na Facebooku. Ja brałem takiego człowieka, mówię, jak ty się nazywasz? No tak i tak. Co tam masz na Facebooku napisane? No to jest Facebook. Ja mówię, no to jest Facebook. Dlaczego się nie nazywasz imieniem i nazwiskiem? To jest pseudonim artystyczny? Mówię, podaj mi jeden, nie mówię o dwóch świadkach. Podaj mi jednego świadka, czyli podaj mi jeden powód, dla którego jesteś pod fałszywym imieniem i nazwiskiem na Facebooku. Stoi się patrzy. Ja mówię, nie umiesz mi podać? Mówię, to ja ci podam. Boisz się. Boisz się stracić twarz. Boisz się. A będziesz tutaj w tej wspólnocie słyszał ciągle jedną rzecz. Nie bój się i nie lękaj. Jesteś listem Chrystusowym. Do przodu. Dawaj. No jak będziesz żył? Jak będziesz żył? Jak ze wszystkich stron, tak, będą do ciebie mówić, tak? Żebyś był jawny. Bo tu się tak żyje. Wszystko na wierzchu. Kamera, informacja, wiesz o co chodzi. Imię, nazwisko. Rozumiesz? Ponieważ, bo ja też ludziom wyjaśniam, a dlaczego tak jest? Ja mówię, już wyjaśniam. Bo żyjemy w kraju, gdzie ludzie w większości przypadków nie wierzą nikomu. To jest kraj, Polska to jest kraj, gdzie ludzie uważają, że każdy ich oszukuje, bo ich kupę lat każdy oszukiwał i wykorzystywał. Takie duchy są nad tym krajem. Ten kraj był rozrywany, oszukiwany, raniony ze wszystkich stron. To jest taka mentalność tutaj. Tu się nikomu nie wierzy. A jak już cię raz ktoś oszuka, to się już w ogóle nigdy mu nie wierzy. Taki to jest kraj. Taka to jest Polska. I teraz w tym kraju, kiedy ty występujesz incognito, to nie masz żadnej wiarygodności. Nikt nie liczy się z tobą. Nikt. Dlaczego? Bo w tym kraju ludzie potrzebują, tak, skrajnej wiarygodności. Jak ja zakładałem Facebook, to się tak trzęsłem. Rozumiecie? Od lat zawodowy przestępca. Popełniłem masę przestępstw. Kupa z nich nigdy nie została wykrytych. Wyrok śmierci wydany przez grupę przestępczą na mnie, na moją rodzinę. A tu się tutaj mówił, załóż Facebook. Ja zakładałem Facebook i tam, gdzie było adres, chciałem pominąć, a tu się tutaj mówi, nawet z numerem mieszkania. Ja założyłem Facebook, dałem swój adres do internetu. Wiecie, co chciałem zrobić następnego dnia? Założyć pancerne drzwi w domu. A Bóg to mi powiedział tak, nie założysz ani pancernych drzwi,
Ani kraty, ani alarmu, nic nie założysz. Dobrze. Taka droga. Uwiarygodnienie. I ktoś na przykład, kogo to ciśnie, tak? No to będzie w ogóle, wiesz, będzie problem dla niego na przykład. Najpierw dla ciebie objawienie, potem objawienie dla wspólnoty, które jest zgodne. Bardzo ważną rzeczą jest, aby Kościół ustawicznie szukał i zgłębiał. Szukanie i zgłębianie. Więc to jest, mówię, bardzo ważne, jeżeli chodzi o kwestię objawienia i o to, aby te rzeczy były propagowane w Kościele. Ustawiczna weryfikacja tego, co się już ma. Czyli ludzie w Kościele co robią? Weryfikują się cały czas. Siebie przyglądają się, czy idą prosto. Tak? To ludzie weryfikacji. To nie są lękliwi ludzie, to nie ludzie, przepraszam, podważający siebie, ale ludzie weryfikujący. Prawda? Czyli biorący na warsztat dzień codzienny, robiący remanent, oglądający rzeczy, przyglądający prawdzie. Następnie wytrwałe trzymanie się stałych filarów objawień. To znaczy, jeżeli to objawienie jest, to my się go trzymamy. My go nie podważamy, my go w ogóle nie porzucamy, my w nim trwamy. Objawienie zawsze weryfikowane zgodnie w stosunku do prawdy. Czyli wszelkiego rodzaju objawienia, które nie mają podstawy prawdy w życiu indywidualnym osoby w Kościele i w społeczności, są odrzucane. Nie ma objawień, które są poza prawdami Bożymi. No i otwartość na nowe. Otwartość na nowe. Cały czas Kościół to ludzie otwarci na nowe. Tak? Bóg powiedział, to wszystko czynię nowym. Kościół jako objawienie to też rozpropagowywanie perspektywy proroczej. Perspektywa prorocza w Kościele ma być rozpropagowywana, szerzona, rozwijana, kształtowana. Kościół ma rozwijać perspektywę proroczą w stosunku do samego siebie przede wszystkim. A po drugie, ma rozwijać perspektywę proroczą do reszty świata, czyli Kościół jest szerzącym, propagującym perspektywę proroczą do siebie i następnie do reszty świata. Kościół jest głosem Boga i rozwija perspektywę proroczą w stosunku do świata, wskazując światu naprawdę. Taki jest Kościół. To jest taki cel funkcjonowania Kościoła. I teraz co? Kościół jako armia. Cztery podstawowe funkcje. Ewangelizacja, uzdrawianie, uwalnianie i ustanawianie. To robi Armia Boga. Ewangelizuje, uzdrawia, uwalnia, ustanawia. Kwintesencja działań Kościoła jako armii. W taki sposób funkcjonuje armia. Wprowadza zarząd. Pod każdym względem. Kościół to nie Kościół proszący, żebrzący, stający w miejscu, proszę Ciebie, jakiegoś takiego śmiecia społecznego. Jesteśmy tylko Kościołem, prawda? Tylko nie, my jesteśmy Kościołem. Kim jesteś? Kościołem. Dlaczego masz prawo tak mówić? Jestem Kościołem. Wiecie, coś wam powiem. Wbrew wszystkiemu, jak się w ogóle przyjrzymy na różne działania Kościoła katolickiego, to zobaczymy bardzo ważne prawidła, które tam są pielęgnowane od lat. Krzywo, ale pielęgnowane. Przykład mówi się, Kościół wpływa na politykę. A kto ma wpływać na politykę, proszę powiedzieć? No kto? Kto ma rządzić wszystkim? Kogo Bóg powołał na tej ziemi do rządu? Kościół.
to polityka się ma słuchać Kościoła. Rozumiecie? Polityka to jest świat. Jak się czyta Stary Testament, potem wam powiem, jak wyłączymy tą kamerę, bo książkę wam podam. Będziecie chcieli sobie ją kupić. To trudna książka, ale tego nie chcę tutaj. Ale ciekawa rzecz. Wiecie, w Izraelu był król. Byli królowie w Izraelu, nie? W zasadzie król to była ostateczna władza, jaka była, tak? W praktyce król był pod wpływem kapłana. Tak naprawdę, od strony praktycznej, oczywiście tam wchodził też pierwiastek ludzki. Nie mówimy o tym, że oni wszyscy byli super i tak dalej. Widzimy też kapłanów, którzy byli bydlakami, którzy tam manipulowali i tak dalej. Ale zasadniczo sprawa była prosta. W praktyce krajem rządził, wiesz to, kapłan. Dlaczego krajem rządził kapłan? Dlatego krajem rządził kapłan, ponieważ to on, tak, uznany był za tego, który najlepiej słyszy Boga. Oczywiście w kraju była tak zwana wielka trójca, król, kapłan i prorok. Prawda? Natomiast prorok zazwyczaj to była postać, która nigdy nie rwała się do tego, żeby władać, ponieważ to zawsze był zazwyczaj ktoś, kto się alienował troszkę od społeczeństwa, nie? Kapłan natomiast zawsze był na miejscu. Pewną taką wyjątkową postacią, uważam, że jedyną z tym rodzaju, był Dawid. Wiecie, Dawid potrafił założyć efod kapłański i chodzić w efodzie kapłańskim i funkcjonować jako kapłan. On prezentował to, co potem widzimy w Chrystusie. Tak, tak, bo wszystko je w jeden. Ale on taki był, on to robił. To nie było tak, że on to legalnie robił. To był wariat ten Dawid. To było takie, taka ta postać. Wziął efod, założył, w ogóle tam wjechał do świątyni, chleby im pozjadał w ogóle, wiesz, z tymi żołnierzami swoimi i tak dalej. Przechodził jakby tą granicę proroczą, tak? On prorokował ten Dawid tym swoim życiem, tak dalej, nie? Ale prawdą jest to, że to Kościół jest powołany na ziemi do zarządu. Kościół. Dlatego to, co na przykład robi Kościół katolicki, to tak przez wielu napiętnowane, bo oni się mieszają do polityki. Bo Kościół ma się mieszać do polityki. Oczywiście tutaj widzimy wypaczenie całego systemu, że to jest chore, prawda? Bo tu mamy księży, polityków, tak dalej. Nie, to nie o to chodzi. Ale na przykład był w Polsce, przepraszam, w Europie pewnego rodzaju ruch przebudzeniowy, no, który robił potężną robotę. Działo się to 30 lat temu, gdzie prorocy z tego kościoła znajdowali się w parlamencie tego państwa. Nie? Trzech proroków z jednej wspólnoty nie potrafili wstać na zebraniu rządu tego kraju, tak? I powiedzieć, tak mówi Pan. Nie? I to było kozactwo. To był też taki czas, to była pierwsza wspólnota w Europie, która założyła chrześcijański uniwersytet. Założyli przedszkole, szkołę podstawową, szkołę średnią i założyli uniwersytet. I była ciekawa historia, bo pani minister edukacji tego kraju, osoba niewierząca, powiedziała, że na pewno nie założą wyższej uczelni chrześcijańskiej. Pastor tego kościoła przyszedł na spotkanie do niej i powiedział do niej tak. Dwa tygodnie czytaj. Dwa tygodnie na podpisanie dokumentów i wyszedł. Po dwóch tygodniach przyszli odebrać dokumenty podpisane. Co
założyli pierwszy w historii Europy Uniwersytet Chrześcijański. Nowożytny, nie? Tam mówimy o czasach, kiedy reformacja wchodziła i kiedy w Szwajcarii zakładano szkoły. Co ma Kościół robić jako armia? Ewangelizować, uzdrawiać, uwalniać, ustanawiać. Taka robota Kościoła. Na ile Kościół to robi, to jest inna para kaloszy. Natomiast jego powołanie takie jest. To eklezja. W ogóle ta mentalność, wiecie, że my żyjemy jakby w tym świecie. To się tak mówi, o, bo ten świat, od tego świata się wycinamy. To jest zła mentalność. Kościół musi rozumieć, że świat, tak, jest pod naszymi stopami. My nie jesteśmy marną w ogóle perełką Bożą w tym świecie. To nie my. My Kościół. My armia Boga. My tu nie przyszliśmy się prosić o cokolwiek. My tu nie przyszliśmy błagać w ogóle o to, żeby nam ktoś pozwolił pierdnąć. My tu jesteśmy po to, aby ustanawiać to, co się nam należy. Po to jest Kościół. I sprawnie funkcjonująca wspólnota na odcinku jej działania może bardzo dużo zrobić. Bardzo dużo. Czy tyle lat ewangelizujemy, jeszcze nikt mandatu nie dostał? Nikt. Ja byłem straszony wszystkim już. Głosiliśmy po Polsce, w różnych miejscach podchodzili. Natychmiast przecież kolumny. Ja mówię, dotknij się palcem tego. Dotknij się tylko raz. My to do policji tak rozmawialiśmy. Mówię, dotknij się. Mówię, nie masz prawa mi tego wyłączyć. Bo cię zaskarżę. Zaskarżę cię. Leć! Zaraz was zdejmie. Mówię, zdejmij nas. Zdejmij nas z tej ulicy. Teraz! Zdejmij nas. W Szczecinie, jak robiliśmy ewangelizację, tak? I się nas jeżdżało jak mrówek. Stałem, mówię, zrób coś z nami. Nie wolno tu głosić. Tak? Bo zabronili na tej promenadzie tam głosić. To wyniosłem obydwie kolumny na chodnik na górze. Kazałem Agacie zejść na dół, spuściłem mi mikrofon bezprzewodowy, proszę Ciebie, na szybku i powiedziałem, stawaj na środku promenady i głoś. Mówię, zatrzymaj ją, każ jej zabrać mikrofon. Rozumiesz? No stali bezradnie, tak się patrzyli na nas. Ja mówię, no weź. Nigdy, nigdy nie mieliśmy precedensu. Dlaczego? Bo ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że my to do ustanawiania jesteśmy. Nie do ustanawiania globalnego porządku na świecie. Bo wiecie, żeby ustanowić globalny porządek na świecie, to cały Kościół na świecie musiałby się wziąć do kupy. A ponieważ większość Kościoła na świecie nie wie, gdzie jest niebo, a gdzie ziemia, to się nie weźmie do kupy na pewno. Także ja dawno przestałem żyć iluzją, rozumiecie, o co chodzi. Ale to, gdzie ja jestem, ok? To, co do mnie należy, to ja postanowiłem podkręcić do stanu najwyższej możliwości. No nie wiem, co dalej. Więc ja nie ulegam też iluzji jakiejś, że zrobimy porządek na świecie. Nie zrobimy porządku na świecie. Nie poustanawiamy wszystkiego, ale ustanowimy to, co nas dotyczy. Ok? Nas. Tu zastosujemy system eklezji. A więc takie jest funkcjonowanie Kościoła. Teraz chcę powiedzieć o hierarchii troszkę. Po pierwsze, w Kościele musisz mieć ojca lub ojców. Rodzina to patria. Greckie słowo patria jest od słowa pater, czyli ojciec. W ogóle rodzina to się nie tłumaczy jako rodzina, tylko ojcowizna. To jest ojcowizna. Od ojca, pater. Musisz mieć ojca lub ojców. Odnajdujesz sobie kogoś, kto dla ciebie jest duchowym ojcem, mentorem. W taki sposób funkcjonujesz w Kościele. Dlaczego to robisz? No bo tak wygląda w ogóle prosty system wzrostu.
lider, ten, powiedzmy, no tak nazwijmy, no to nawet źle powiem tam lider. Lider to jest takie słowo, które nic nie znaczy. Nie ma zastępstwa na to słowo, to się go używa. No, ale to generalnie chodzi o kogoś, kto realnie jest dla ciebie ojcem, kogo uznajesz za ojca. To mało kogoś uznaje za to, że ktoś tam ma urząd. Ja mówiłem o urzędach. Urząd jest urzędem, ale jakby z urzędem urząd nie w twojej mentalności, ktoś jest urzędnikiem Bożym, to jest trochę za mało jeszcze dla ciebie jako dla człowieka. Ty musisz znaleźć w kimś realne oparcie duchowe. I nie polega to na tym, że ty się opierasz na tym człowieku. Nie, ty się opierasz na Bogu. Ale duchowe ojcostwo daje ci poszerzenie przepływu Bożego Ducha. Duchowy ojciec to nie jest wyrocznia. To nie jest w ogóle ktoś, ktoś mówi, tak, bo on jest liderem, bo on tak powiedział. Jeszcze, chodzi jeszcze o to, że on musi mówić zgodnie z prawdą. To nie tak działa. To każdy, kto tam jest liderem, to pójdzie, chlapnie, co mu tam ślino na język przyniesie, bo jest liderem. Nie. Ja nieraz swoje dzieci w domu przepraszałem za swoje zachowania. Rozumiecie, jak mi się wydawało, że jak ja jestem ojcem, to trzeba się liczyć ze wszystkim, co ja powiedziałem, nawet jakie głupoty. To nie do końca w ten sposób jest. Ludzie mają Ducha Świętego i mają badać wszystko, tylko tutaj znowu zachodzi taka granica, bo jest kolejne takie zrozumienie, że mam Ducha Świętego i teraz ja nie potrzebuję tego duchowego ojca, bo ja mam Ducha Świętego. No pomylisz się. Pomylisz. Większość ludzi nie może funkcjonować bez duchowego ojca. Jeszcze. Jak już jesteś na takim poziomie życia, że nie masz jakby takiego duchowego ojca jako takiego, żeby nie zaistniał, jakby wszedłeś w enklawę jakiejś wspólnoty na pewnym już poziomie życia, to wtedy tak naprawdę zawiązujesz pewną formę przyjaźni takiego wysokiego rzędu, gdzie też ktoś funkcjonuje dla ciebie jako jakiś mentor, albo jest to jakaś grupa ludzi. A kiedy wejdziesz już w jakimś sensie na taki wysoki poziom funkcjonowania i sam stajesz się takim ojcem, prawda? To znowu tutaj zachodzi taka fajna sprawa, że zaczynasz być odpowiedzialny, bo to nie ma, że nie jesteś w ogóle odpowiedzialny w duchu. Zaczynasz być odpowiedzialny przed dziećmi. To się dopiero zaczyna kino naprawdę. To nie ma, że nie jesteś odpowiedzialny, tylko to są też te różne poziomy w ogóle zależności, tak? Jest świetna książka Watchmana i Władza i Zależność. Tak? Dobra książka, naprawdę. Czy ludziom chciało przeczytać taką książkę, to by zrozumieli na przykład takie rzeczy, że każda forma buntu pochodzi z piekła. Nie ma takiego buntu, który z piekła nie pochodzi. Nie? Tylko czegoś nie ma. Z drugiej strony to nie zmienia faktu rzeczy, że jeżeli ktoś jest tym duchowym liderem, duchowym mentorem, to też on musi być człowiekiem prawdy, człowiekiem funkcjonującym w realnych prawidłach, prawda? I też ty jako osoba, która go sobie wybrała, jesteś odpowiedzialny przed Duchem Świętym, który jest w tobie, żeby nie robić głupot, które ci ewentualnie zaproponuje. No bo to tak nie działa. Jest ta w ogóle mądrość, to nie bardzo ważna sprawa w tym wszystkim. Ale fundamentalna rzecz jest taka, że ty musisz mieć duchowego ojca. Chyba, że sam tym duchowym ojcem jesteś. I wtedy zaczynasz być odpowiedzialny przed ludźmi, dla których tym duchowym ojcem jesteś. A też tak naprawdę już jesteś wtedy na takim etapie, że masz pewną grupę ludzi, którzy są blisko ciebie. Już no nie na takich etapach, nie na takim poziomie powiedzmy takiego duchowego ojcostwa, ale na przykład takich duchowych przyjaźni. Nie? To też jest takie. Bardzo ważna sprawa to jest to, że musisz mieć tylko jeden duchowy głos mówiący do ciebie. To nie znaczy, że tylko jednego człowieka.
Jeden głos to nie jeden człowiek. To nie o to chodzi. Jeden głos to znaczy jedna wizja i jeden kierunek oraz jedno źródło objawienia. Dlatego my tak mocno uczymy ludzi, słuchaj, nie bierz wszystkiego jak leci. Ja wiem, że internet dzisiaj jest za darmo, natomiast to nie oznacza, że wszystko w internecie, które jest za darmo, jest dobre. Jeżeli ja Ciebie uczę na przykład o tym, że Bóg nie dopuszcza żadnych nieszczęść, chorób i tak dalej, a Ty słuchasz jakiegoś w ogóle wywalonego gościa, który Ci tam tłumaczy na podstawie pisma, bo na podstawie pisma to można wszystko wytłumaczyć. Hitler Holokaust wytłumaczył na podstawie pisma. Rozumiecie mnie? Hitler wytłumaczył Holokaust. No, na podstawie pisma. Kurczę, taki był intelektualista. Wszystko można wytłumaczyć. Możemy wyrżnąć Żydów na podstawie pisma i na podstawie pisma możemy uznać, że tylko Żydzi idą do nieba. My wszystko na podstawie pisma zrobimy. To w ogóle nie o to chodzi. Ja uczyłem o piśmie. To nie chodzi o to. Tam jest napisana masa rzeczy różnych. Ale jedna wizja, jeden kierunek, jedno źródło objawienia. Jeżeli idę w kierunku tak, że przyjmuję nauczania, że Bóg nie zsyła nieszczęść, to jednocześnie nie mogę słuchać gościa, który mówi, że Bóg zsyła nieszczęścia. Bo następuje w tobie bałagan. Jeżeli jesteś uczony tego, aby szerzyć Królestwo przez pieniądze, żeby siać pieniądze w Królestwo Boże, a jakiś, proszę Ciebie, wywrotowiec, on mówi, że Ty nie musisz siać pieniędzy w Królestwo, to te dwie rzeczy będą Ci się ze sobą kłócić. Jak ja będę Ci mówił, że nie ma w duchu mężczyzny i kobiety, a Ty będziesz w ogóle słuchał jakiegoś gościa, który będzie mówił, że kobieta jest gorszym gatunkiem, tak? To będziesz miał sprzężenie. Kurczę. Jeden głos, jedna wizja. Jeżeli wyłapujesz ten kierunek prawidłowo, to teraz sobie dobieraj różne rzeczy, a zbędne odrzucaj. Tak? Wywalę. Ja masę rzeczy wyrzuciłem w swoim życiu. Słuchajcie, nie słucham dzisiaj różnych głupot. Rozumiesz, ludzie mi tam podsyłają, posłuchaj tego, posłuchaj tamtego. Ja mówię, człowieku, ja mam taką w ogóle metodę, że nie kąpię się codziennie, bo mi się nie chce. Niestety. Ale mam też metody mycia codziennego, także. Ale jak już się kąpię, to sobie myję uszy dobrze. I też mam taką metodę, że używam odpowiedniej ilości patyczków, takie mam obsesję, 3. A jak będę słuchał tych głupot, to będę musiał używać 6. I czas mi będzie uciekał. Nie chcę, ja dbam o siebie. Nie chcę słuchać bzdur. Nie chcę. Nie chcę. Ty też musisz nie chcieć. Chodzisz w Duchu Świętym, rozwijasz się, jesteś w prawidłowym miejscu, wsłuchujesz się w Boga, załączasz jakieś nauczanie i słyszysz, że coś ci zgrzyta. Pyk! Wyłączasz. Nie słuchasz. Nie lecisz z każdą książką, z każdym czasopismem, z każdą informacją, z pewnymi ludźmi, gdzie coś zgrzyta, też nie rozmawiasz. Po co? Rozumiesz? To nie wielość informacji cię buduje. Jakość. Jakość, tak jak jakość jedzenia, to nie wielość jedzenia. To nie wielość, tylko jakość. Jeden duchowy głos. Nie chodzi się, w kilka miejsc ludzie mówią tak, będę chodził sobie do różnych kościołów, tu pochodzę, tam pochodzę. Ja mówię, po co? Masz też taką mentalność, że w różnych rodzinach mieszkasz? Trochę pomieszkasz u Kowalskich, trochę u Kwiatkowskich. W przyszłym tygodniu pomieszkasz u Ziutka jakiegoś tam. Takie masz coś? Ja nie, bo ja mieszkam pod 15 u mnie w bloku i pod 15. Raz mój ojciec się upił. Za komórkę nam otworzyli, no, otworzyli nam blok.
Proszę ci, był następny alternatywy 4. Człowieku jednym kluczem wszystkie zamki otworzył. Upił się i wlazł na dół do sąsiadów. Człowieku, taki sam rozkład, proszę ciebie, mieszkania. Wziął się, położył na wersalce, bo tak samo stała. Dopiero jak trochę go odpuściło, obudził się, mówi, kurczę, tam zabrakło im szarych płytek, u sąsiada niebieskie położyli. Rozumiesz w tym, nie? Zobacz, mówi, to nie moje mieszkanie, więc. Dobrze, że zanim, że tam przyszedł, zanim w ogóle oni wrócili do domu, to byłby dym, że Maria śpił u nich w salonie. Rozumiesz? Się nie mieszka w czyichś rynkach, ludzie mówią, ja tam pójdę zobaczyć, ja wiele po co chcesz zobaczyć, że tutaj jest źle. Nie chodzi się po dziwnych miejscach. Nie chodzi się. Chyba, że masz określony cel jakiś. Ale zasadniczo w ogóle, jak zaczynasz, rozumiesz filozofię Kościoła, to to jest twoja rodzina. Budujesz tą rodzinę, zajmujesz się tą rodziną. Nie zajmujesz się czymś innym. Tu pójdę dzisiaj, dzisiaj pójdę do baptystów, jutro pójdę do zielonoświątkowców, pojutrze pójdę do adwentystów, rozumiesz? A na końcu pójdę do mormonów, rozumiesz? I posiedzę też tam, jakoś się dowiem, bo okazuje się, że u nich po 4 baby można mieć, to może coś ukręcę, tak? Niech Pan poprowadzi. Nie. Ucz się tego, że w ogóle kształtujesz się w jednym głosie. Jeszcze raz mówię, to nie znaczy, że nie bierzesz skąd. Bierzesz z każdej strony. Wiesz, z każdej strony. Byle z tego samego tonu duchowego. Czasami nie będziesz w stanie, ja czasami słucham ludzi, którzy w wielu kwestiach pierwszą z który, jak rzadko który, ale w ogóle mają takie kanały duchowe, że one mnie interesują. Ja jestem w stanie tam się nakarmić Chrystusem z tego. Ja się nikim nie podzielę, że ja tam go słuchałem. Rozumiesz? Ale na przykład, proszę ciebie, z tego sobie korzystam. Na przykład Świadkowie Jehowy mają bardzo dobre tłumaczenia różnych rzeczy, rozumiecie? Oni potrafią tak wziąć jedną rzecz, rozłożyć, są takie, to nie są, to są takie osoby. Jest ktoś w Świadkach Jehowy, ja nawet nie wiem, czy on jest nawrócony, czy on jest nawrócony, to mnie nie interesuje. Natomiast założył sobie blok i w tym bloku bierze greckie słowa, rozumiecie, o co chodzi, i robi niesamowite parafrazy. I jak w ogóle do tego, do czego on doszedł, tym dochodził człowieku 3 tygodnie. To po co ja mam do tego dochodzić? Załączam gościa pod tytułem Świadek Jehowy, rozumiesz? Biorę całe jego tłumaczenia i sobie na nich pracuję, tak? Biblia Tysiąclecia w systemie Stronga, na której pracuję tyle lat, jest wydana przez Towarzystwo na Straży. Pani Gdańska? Co, kogo? Gdańska. Biblia Gdańska w systemie Stronga. Jehowy przecież ją wydali. Okej. Okay. Przetłumaczyli. Na straży to jest w ogóle Towarzystwo Jehowych. Strażnice wydają też. A co ja mam się szczypać w ogóle z tym, rozumiesz, jak oni sobie zadali drut, a co mnie to obchodzi? Że dla mnie to może, proszę ciebie, ateista przetłumaczyć. Rozumiesz, o co chodzi? Co to mi obchodzi? Warto, żeby przetłumaczył dobrze. Tak? I ja sobie z tego coś biorę. To nie jest żaden problem. Ale też nie biorę i nie rzucam na przykład, proszę ciebie, publikacji Świadków Jehowy do kościoła nie przynoszę. Bo ruch Świadków Jehowy to nie jest chrześcijaństwo, tak? To nie są chrześcijanie. Tak? Więc to się nie mieści w ogóle w kategoriach chrześcijaństwa nawet. Pomijając wszystko, tak? A więc możesz brać z masy różnych miejsc, ale co? Prawidłową rzecz. Masz Ducha Świętego, rozwijasz się prawidłowo, korzystaj. Nie ma problemu. Bóg mówi przez posły nawet. Tak? Przez posły mówi. Dlaczego mam nie mówić przez kogoś takiego, jak Świadek Jehowy? Trzeba tylko umieć wyłapać odpowiedni ton głosu Boga, tak? Bóg jest sprytny. A z drugiej strony nie przyjmujemy nic, co nie zgadza się z określonym kierunkiem, w którym my funkcjonujemy. Tak? Dlatego z różnych rzeczy korzystaj, ale nie wszystkie też polecam. Nie dawaj komuś różnych rzeczy, bo to może uszkodzić, tak? Bo ktoś weźmie, pomyśli, o super, to wszystko z tego biorę.
Musisz wyeliminować wszystkie sprzężenia, wszystko, żeby prawidłowo rozumieć. Wszystkie inne głosy, inne tony głosów duchowych. Bardzo ważne jest w zrozumieniu hierarchii Kościoła posłuszeństwo i wytrwałość. Uczysz się tego. Nie każdy lider w Kościele to idealna osoba. To może być naprawdę, przede wszystkim pamiętaj, że zawsze ktoś, kto jest liderem w Kościele, to jest człowiek, to nie jest jakiś ideał. Idealny jest Jezus. To jedyna idealna postać ludzka. Rozumiesz? Poza tym nikt nie jest idealny. Trzeba się uczyć też tych ludzi. Ale to, że on nie jest idealny, tak? To nie jest powodem, abyś był w systemie nieposłuszeństwa wobec tego człowieka. To nie tak działa. Nie jestem idealnym ojcem dla moich dzieci, ale jestem najlepszym ojcem dla moich dzieci. Bóg mi świadkiem, że życie kładę ze swoje dzieci i robię wszystko, żeby być najlepszym ojcem. Ale nie jestem idealny, popełniłem mnóstwo błędów, przepraszałem moje dzieci, tak? Ale zawsze mówiłem, tak? Żeby nadal trwały w posłuszeństwie wobec mnie, bo jestem naprawdę dobrym ojcem. Tak jest z liderami. Musisz uczyć się bycia posłusznym i też wytrwałym, czyli musisz też umieć rozumieć ułomności lidera. Ułomny człowiek. Kurczę. Ok? To ułomny człowiek. Bo kiedy będziesz myślał, że nie ułomny, to się pomylisz. I oprzesz się na człowieku. I się potkniesz, bo on się może przewrócić. Się przewrócisz razem z nim. A bycie posłusznym nie polega na tym, że traktujesz go idealnie. Jako ideał, znaczy. Tak? Ale że stajesz w miejscu, w którym możesz od niego czerpać. Tak? Czasami ktoś przychodził do mnie, wiesz, powinieneś o tym i o tym głosić. Ja mówię, ale dlaczego tak? Uważaj. No takie mam przekonanie. Ja mówię, ale ja nie mam takiego przekonania. Ale nie możesz mnie posłuchać? Ja mówię, nie, bo to ty masz słuchać mnie. Nie wiem, czy ty to rozumiesz. Jeżeli ja nie mam wewnętrznego przekonania do tego, co do mnie mówisz, tak? To nie możesz mi powiedzieć, że mam cię posłuchać. Bo jestem twoim liderem. To ty masz mnie słuchać. Tak to kurczę wyszło. Dobry jestem? No dobry, no to mnie słuchaj. No. Kurczę. A wiecie, to jest też trudne w naszym kraju. Bo to jest też naród buntowników. W Polsce to człowieku. Pospolite ruszenie było, król ogłasza pospolite ruszenie, rozumiesz? A szlachcic jeden z drugim mówi, ja nie jadę. A to król powiedział. A to mnie król. Polska. W ogóle to jest mistrzostwo świata. To nawet się króla delekcyjnie opierało. Króla. Tylko chyba w tym kraju się lekcyjnie król. Ja nie wiem, nie znam na tyle historii, ale nie znam innego kraju, że się króla lekcyjnie opierało. Się zbierała grupa ludzi i sobie króla wybrała. To tak jak w ogóle są takie ruchy, często są wśród baptystów, tak? Że są głosowania się pastora. Oni wzięli i wybrali sobie pastora. Skąd to jest? W ogóle z piekła, bo to tak jakby... Zobaczcie, teraz abstrakcyjna rzecz. Czy dzieci się mogą zebrać i wybrać sobie tego, który ich spłodzi? Co to jest? Przecież pierwszy jest ojciec, a potem są dzieci. No ja nie znam precedensu. Że najpierw są dzieci, a potem jest ojciec. Znaczy moda na sukces. Moda na sukces. 16020 odcinek. Co to w ogóle jest? Wiecie, to rozumiecie, to chcę wam też pokazać pewną zasadność. Że jeżeli jest system władzy, tak? To ten system władzy w jakiś sposób jest ułożony odpowiednio. I tutaj musimy wziąć pod uwagę ułomność ludzi władzy, tak?
Jesteśmy bezpieczni dlaczego? Dlatego, że mamy Ducha Świętego. Dlatego tak ważną rzeczą jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Twoja osobista, głęboka relacja z Bogiem. Jak ty masz osobistą, głęboką relację z Bogiem, to lider nie jest kimś, na kim się oparłeś. To jest ktoś, kto jest dla ciebie pierwszą pomocą. On jest jakby, on nazywa to, co ty przeżywasz. On ukierunkowuje to, co ty wiesz, że masz robić. Lider w kościele nie przychodzi i nie pokazuje ci, co ty masz zrobić. Tylko on ukierunkowuje to, tak, co ty odbierasz od Ducha Świętego. To prosta rzecz. Wyższą formułą w tym wszystkim jest działanie proroków, bo to też jest nowożytne funkcjonowanie proroka na Nowym Przymierzu, tak? Że prorok nie przychodzi mi, co masz robić, tylko prorok ukierunkowuje to, co w tobie stworzył Duch Święty. Bo to Duch Święty jest twórcą, tak? Często, jak ja tak rozmawiam z ludźmi, to mówią, no ale bo mi lider powiedział, żebym sprzątał. Ja mówię, a powiedz mi jedną rzecz bardzo ważną. Masz w sercu, żeby tu sprzątać, w tym kościele? Nie mam. A w domu sprzątasz? Też nie sprzątasz? Co? Nazdrasz się, kwiatka postawisz na środku, tak? Taki dom masz. Czy sprzątasz w domu? No sprzątam. A opisz mi teraz wewnętrzne przekonanie, które ci towarzyszy sprzątaniu ciebie w domu. Jak to jest? Jakie to jest odczucie wzniosłe? Nie ma wzniosłego odczucia? Nie towarzyszą ci fajerwerki, kiedy musisz wynieść śmieci, umyć zlew i wyczyścić kibel? Nie towarzyszą temu fajerwerki? Wow! Nie masz głębokiego przekonania, żeby iść kupić Domestos i czyścić Sedes? Nie towarzyszy temu głos anioła? Abyś chciał, żeby tu towarzyszył? To dom! Mówię, masz trochę oleju w bani? Mam. To posprzątaj. Rozumiecie? To jest taki rozjazd. Bo lider mi kazał posprzątać, a ja nie mam tego od Pana. Koniec. Na terapię. No kto... No kurczę, no posprzątać ci kazał, bo on po prostu widzi trochę więcej, bo tu się lepiej orientują. Mówi, ty to trzeba wziąć posprzątać, dawaj chodź. Nie? Posłuszeństwo to jest posłuchanie. Wierząc, tak, że gość funkcjonuje w prawdzie. Bo on ci nie każe rozebrać się i nago latać. Bo to nie będzie prawda. On ci mówi, weź posprzątaj. Wiecie, czym się różni pasterz od owiec? Tym, że jest od nich wyższy. Nie lepszy, tylko wyższy. Widzi więcej. Owca widzi tu. Wiecie, owca widzi na wysokości kapusty, która jest, żeby ją zeżreć. A pasterz widzi więcej. Owca widzi kapustę, a pasterz jeszcze widzi, proszę ciebie, to, co jest za kapustą. Za kapustą stoi wilk na przykład. Ale owca nie widzi wilka, bo owca widzi kapustę. To pasterz podchodzi, mówi, ty, dawaj chodź, bo tam wilk. A, kapustę. Dobra, to się jeszcze uwielbiamy, nie wszystkiego dla Pana się polewnie. Proste! Lider, on jest po to, żeby cię ukierunkować. A ty w sercu musisz te rzeczy mieć wybudowane. Dbałość o dom twój pożera mi. Rozumiesz? Człowiek chodzący w Duchu Świętym nie ma żadnego problemu z prozaicznymi zadaniami. Tak jak człowiek, który mieszka w domu swoim, nie ma żadnego problemu z tym, żeby dbać o ten dom. Mnie nikt w moim mieszkaniu nie musi mówić, żebym zmywał garki. Nie potrzebuję niczyjej informacji. Ale kiedy moja żona przyjdzie na przykład i powie na przykład, trzeba by pozmywać, tak? To ja idę tam, bo to jest moja sprawa. Lider po prostu wziął coś, zauważył, tak? O czym ja na przykład mogłem zapomnieć, bo miałem inne sprawy. Proste. Lider, co robię? Jestem posłuszny. I taki wytrwały. Wytrwałość jest związana z tym, żeby lidera nie spisywać na straty, kiedy się pomyli.
nie spisujemy go na straty. Bo on się może pomylić w ogóle. I niejednokrotnie trzeba jeszcze mu podać rękę. Okej? I on nie przestaje być liderem. I nie możesz potem myśleć, że uratowałem cię, okej? To teraz ja będę twoim liderem. Nie. Uratowałem cię i bądź dalej liderem. Rozumiesz, o co chodzi, ale musisz liczyć się z tym, że w jakichś sytuacjach na przykład możesz być od niego silniejszy. Dlaczego? Dlatego, bo to człowiek, okej? Człowiek. Człowiek. Ja tylko wiem, jak bardzo potrzebuję ludzi, którzy we mnie widzą w ogóle mentora. Ostatnio mówiłem, jak rozmawiałem z Agatką i mówię, od lat pracuję z ludźmi i nie wiem, kto komu więcej zawdzięcza. Osobiście uważam, że to ci ludzie zrobili mi terapię. Osobiście tak uważam, że oni mnie sterapeutyzowali. Moje życie zostało przez nich podniesione. Stałem się lepszym człowiekiem przez każdą w ogóle pomoc drugiemu człowiekowi. Lepszy jestem. Bardziej współczujący, bardziej miękki, bardziej wyrozumiały, rozumiejący serce drugiego człowieka. Umiem dzisiaj płakać, umiem się wzruszać. Kiedyś nie umiałem. Zanim nie pracowałem z ludźmi. To ludzie mi to zrobili. Bo Bóg ci tak zrobił. Szkoda mi gadać, wiecie, o co chodzi. To ludzie. Ja zawdzięczam swoją jakość ludziom, którzy mnie uważają za swojego mentora. A ja zawdzięczam im swoją jakość. Bez tych ludzi w życiu bym do tego nie doszedł. Ja to dziś wiem. Dzisiaj to rozumiem. Tak? I wiem, jakiej pomocy potrzebuję od drugiego człowieka. Jak potrzebuję, żeby mnie wziąć za rękę wielokrotnie, tak? I mnie podtrzymać. Im bardziej jestem dojrzały, im bardziej jestem silny, tym bardziej rozumiem, jak potrzebuję ludzi. Liderzy potrzebują, żeby ich wspomagać. To w ogóle nie są cyborgi. To nie cyborgi, to nie są nadludzie. Tak. Nie ma nadludzi. To, że ktoś jest mentorem, liderem, to nie oznacza, że to jest człowiek raz idealny, a dwa, że to jest człowiek, który w ogóle nie potrzebuje pomocy. I trzeba wytrwałości też. Tak? Wytrwałości. Życie codzienne. Przede wszystkim w Kościele musi być głębokie zrozumienie, że żyjemy na polu walki. Kościół żyje na polu walki, bo my żyjemy na gruncie nieprzyjaznym do życia. My tu na ziemi jesteśmy na chwilę. To przejściówka. To nie jest miejsce, gdzie się mamy, gdzie mamy rozwijać wszystko. Rozumiecie mnie? Słowo Boże mówi, jesteście pielgrzymami na ziemi. Ojczyzna wasza, gdzie? W niebie. Ziemia to przejścióweczka. Się tak nie przywiązujemy do niej bardzo. I Kościół rozumie, że żyje na polu walki, dlatego nie dziwi się. Kościół to nie jest grupa zdziwionych ludzi. Czemu mi się to przydarzyło? Rozumiesz? No kurczę, no czemu się to przydarzyło? No czemu wszedłeś na minę? No bo chodzisz po polu minowym. Tak? Masz dom zbudowany na polu minowym. Jak wychodzisz od siebie z garnków, to musisz przez wiarę stawiać stopy. Bo są miny pozakopywane. Kto ci powiedział w ogóle, że to jest przyjazny grunt? Na tej ziemi zabito Boga! Na tej ziemi zabito Boga! To taki grunt. Rozumiesz, co tutaj zrobiono? Zabito Boga. Taki to gatunek jest. Homo sapiens. Ok? Diabeł próbował porwać się na niego.
ok? Nie wytrzymał ciśnienia. Człowiek dał radę. Na ziemi zabito Boga. Na takim gruncie żyjesz. Otaczają cię bogobójcy. Gatunek bogobójców. Więc się oswój z tym, że żyjesz na polu walki. Jeżeli chodzi o samą formułę kościoła, system spotkań, zawsze fundamentem jest uwielbienie, poselstwo i modlitwa. Na tym jest zbudowana wspólnota, jeżeli chodzi o działania ukierunkowane na Boga. No i co? Systematyka relacji. Kościół to ludzie dbający o to, aby ta systematyka relacji była przez cały czas. Ona się nie wydarzy, zaznaczam, ona musi być planowana i realizowana. Zagrożenia. Drugi list Jana, 1:4. Przeczytam. Drugi list Jana. Drugi list Jana. Werset 4. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. 7:11. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychryst. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza, nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Pamiętajcie, że pisze to apostoł miłości. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Nieludzka miłość. Dziwne. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem, wczak spodziewam się, że... Dobra, to już nie ważne. Te ostatnie informacje. Początek jest taki, pierwszy werset, starszy, czyli presbiteros, do wybranej pani i do jej dzieci. Co to jest? Gryp z więzienia. Dlaczego jest napisane do wybranej pani? Co to jest? Kto to jest wybrana pani? Jest to jeden ze zborów, do których pisze. Jest to napisane szyfrem, ponieważ Janowi nie wolno było kontaktować się z kościołami. Dlatego pisał do wybranej pani. Informacje prorocze informujące o tym, jakie są zagrożenia dla Kościoła. Po pierwsze, nie wszystkie dzieci Boże chodzą w prawdzie. Bardzo ważna informacja. To, że ktoś jest narodzony z Bożego Ducha, nie równa się, że chodzi w prawdzie. Po drugie, werset 7. Posłuchajcie tego wersetu, który jest istotny. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przed ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Co to znaczy ten werset? Ci ludzie, czyli ci zwodziciele i antychryści, nie zgadzają się z tym, że Jezus Chrystus przebywa w doczesnym porządku rzeczy. Posłuchaj, to nie jest kwestia, że ktoś nie zgadza się, że Jezus fizycznie się urodził. Ale to słowo mówi o tym, że zwodzicielem i antychrystem jest ten, czy też chodzi w zwiedzeniu i w duchu antychrysta ten, bo to może być duch antychrysta, może chodzić o zrozumienie z Bożego Ducha człowiek. Tak. Nie zgadza się, że Jezus jest w doczesnym porządku rzeczy, czyli nie zgadza się, świadomie lub nie, z tym, że Jezus jest w 100% zaangażowany w każdy element życia na ziemi. Czyli nie zgadza się z mocą Boga w życiu człowieka. A więc, jeśli ktoś mówi, dzisiaj nie ma uzdrowień, to jest to duch antychrysta. Jeśli ktoś mówi, Jezus
Bóg nie jest zaangażowany w każdą sprawę twojego życia, to to duch antychrysta. Jeśli ktoś mówi, nie zawracaj Bogu każdą drobną sprawą głowy, to jest to duch antychrysta. Jeżeli ktoś mówi, twoje życie nie jest tak ważne, abyś angażował w nie Boga, to jest to duch antychrysta. Jeżeli ktoś mówi, tak, że jest jakaś dziedzina życia, w której nie jest w stanie zadziałać Boża moc, to jest to duch antychrysta. I tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że on nie wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele, czyli funkcjonuje w doczesnym porządku rzeczy. To szerokie pojęcie. Wesetus mówi, miejcie się na baczności. Dokładnie, strzeżcie samych siebie. Dokładnie jeszcze, miejcie uważne oko na siebie samego i na siebie nawzajem. To jest informacja prorocza, tak? Miejcie oko na co? Na ducha zwiedzenia i ducha antychrysta. Wiecie, na co ludzie mają oko ciągle? Na błędy swoje. Tym się najczęściej zajmują w kościołach. Zamienili takie słowo, wyznawajcie grzechy jedni drugim, na słowo wyznawajcie grzechy jedni drugich. A nie na to kazał zwracać uwagę Bóg. Nie kazał zwracać uwagę na czyjeś upadki. Nie kazał zwracać na to uwagę. Nie kazał biegać po ludziach i pokazywać, jakie są ich zaburzenia. Nie tak się funkcjonuje w kościele. Nie krzyczy się ludziom prosto w oczy, skąd pochodzą ich zachowania. Tak się nie działa. Pilnuje się, aby nie działał duch zwiedzenia i duch antychrysta. Na to się ma oko. Rozumiecie? A nie na to, tak? Że ktoś popełnił jakiś błąd. Werset 9 mówi o tym, że ludzie chodzący w duchu antychrysta i w duchu zwiedzenia zapędzili się za daleko, czyli poza moc Boga. Za daleko to poza moc Boga. Za daleko to nie znaczy, że rozwinęli, tak, formułę mocy do potężnych w ogóle rzeczy. Do mnie mówią tak, zapędziłeś się poza naukę Chrystusową. Ja mówię, chyba ty. Chyba ty. Ja jestem fanem nauki Chrystusowej. Tylko ty nie rozumiesz, kim dla mnie jest Chrystus. Chrystus dla mnie jest rozwiązaniem każdego problemu. Każdego problemu. Każdego problemu. Rozumiesz? To jest nauka Chrystusowa. A wejście poza naukę Chrystusową to jest próba funkcjonowania na tej ziemi, tak? Poza mocą Chrystusa. Czyli tłumaczenie ludziom, jak mają żyć, tak? Poza mocą Chrystusa. Na przykład kołczowanie świata. Podnoszenie ludzi ze świata. Wiecie, jesteś cudowny. Masz tak wielką wartość, że Chrystus w ogóle umarł za twoje grzechy. Wiesz, no to jest w ogóle zapędzanie się poza naukę Chrystusową. Wiesz, no takie coś na przykład. Mówienie takich rzeczy do kogoś. Takie w ogóle, to jest to. To za tym stoi duch antychrysta, za tym stoi duch zwiedzenia. No to jest, tam jest humanizm, tam jest syfica. Wiecie. Werset 10. Kto nie przynosi tej nauki, dokładnie, kto nie jest niesiony tą nauką, tak mówi oryginał, tego co nie przyjmujcie. Czyli kto nie jest fanatykiem tej nauki. Kto nie jest fanatykiem nauki Chrystusowej. Łaski. Kto nie zgłupiał na poziomie tej nauki. Nie bierzcie go, dokładnie mówi, do mównicy. Rozumiecie? Tam jest napisane, nie obcujcie z nim, nie przebywajcie. Oryginał mówi, nie bierzcie go do mównicy. Nie dawajcie mu powiedzieć czegoś. Do swojego życia i do życia wspólnoty. Rozumiesz? Jeszcze głębiej, nie traktujcie go jako ojca domu. Nie oddawajcie mu autorytetu. O tym uczy Jan. Nie oddawajcie mu autorytetu nad swoim życiem. Dokładniej dalej, nie cieszcie się z jego wypowiedzi.
To słowo nie pozdrawiajcie dokładnie oznacza nie cieszcie się z jego wypowiedzi. Nie nadawajcie jego wypowiedzi czegoś, co jest radosne, co przynosi szczęście. Werset 11 pokazuje, że kto traktuje go jako ojca domu i cieszy się z jego wypowiedzi, uczestniczy w jego złych uczynkach. To są bardzo ważne rzeczy. O Kościół trzeba dbać, ludzie. O siebie trzeba dbać. O naukę trzeba dbać. O miłość wzajemną trzeba dbać. Trzeba to wszystko połączyć w sobie. Jako rodzina. Rozwijać się w objawieniu i organizować się jako armię. No wiecie, kosztuje to życie. To trzeba wybrać takie coś. Rozumiecie? Wiecie, jak ja na przykład pilnuję, teraz już nie, bo tak już u nas się usankcjonowały pewne rzeczy w domu, ale jak pilnowałem, u nas w domu, w moim takim domu, który mam, nie można było na przykład plotkować. U nas przychodził Wiktor, na przykład mówił tak, albo kolega zrobił to czy tamto. Ja brałem Wiktora i mówił: Wiktor, jest tutaj twój kolega z klasy? Nie ma. Dlaczego on mówi? Ale ja mówię: co ale? Nie mów o nim. Tak był uczony nasz syn. Nasz syn jeszcze nie oddał życia Jezusowi, ale kręgosłup, który ma zbudowany, jest tak silny, że się w głowie nie mieści. Rozumiecie? Nasz syn, który jeszcze nie oddał życia Jezusowi, jakiego kolega, tak? Znalazł w sklepie, na podłodze, bo byli razem w sklepie, 2 złote czy coś i wziął je do kieszeni, to Wiktor go złapał za kark. Połóż to tam. Jezusa jeszcze nie poznał. Ale wiecie, co miał od początku robiono? Korektę życia Janowa. Janowa korekta życia w ojcu. Tak? Pokazywaliśmy mu wzorce, tak? Pokazywaliśmy mu, kogo słuchać, kogo nie słuchać, kogo brać za autorytet, kogo nie brać za autorytet. W Kościele o to trzeba dbać. Trzeba dbać o siebie. To dom. Dom. Czasami się można pobić w tym domu. Pokłócić. Wyszarpać za włos. Ale nie uciec. I chronić ten dom. Okej? Okay? Nie ma nic złego w tym, że ludzie się pokłócą w kościele. W każdym domu. Nie ma nic złego. Nie ma nic złego, że wykrzyczą sobie czasami różne bóle. Ale są w domu. Rozumiecie? To jest bardzo proste. Ja powiem 100 razy, żeby mi w domu ktoś coś wykrzyczał, niż ma uciec, nie? Kiedyś jeden człowiek, który jest u nas w kościele, zapytał mnie, dlaczego nie przeszkodziłeś mi w tym błędzie, który popełniłem w życiu? Kosztowało mnie to 4 lata. Masakry. Ja mówię, wiesz dlaczego? Bo jakbym ci w tym przeszkodził, to byś ode mnie uciekł. Przez 4 lata potem wyciągałem cię z tego kanału. Wyciągnąłem cię z tego kanału. I dzisiaj jesteś dalej. Zapłaciłeś cenę swojej kłopoty, ja razem z tobą. Ale gdybym wtedy ci postawił kontrę, gdybym cię w tamtym okresie twojego życia wziął za gardło i ci powiedział, nie możesz tego zrobić, to i tak byś to zrobił, bo twoje zaburzenie było tak silne, twoja ciągota tak potężna. Wziąłbyś swój grzech pod pachę i uciekł daleko ode mnie. To jest dom, rozumiecie? To trochę coś innego niż idealistyczny obraz. Okej? Okay? Trochę coś innego. Pod
każdym względem. I potem, kiedy ten dom funkcjonuje, ta rodzina funkcjonuje, nabiera coraz większego objawienia i funkcjonuje jako armia, to nawet jeżeli zdarzają się różnego rodzaju trudne sytuacje, to jest to wszystko do przetrwania. Czasami trzeba zastosować radykalne metody. Mój ojciec był marynarzem, kochał marynarkę wojenną. Zresztą jednym z powodów tego, że został alkoholikiem, to było to, że matka bała się, żeby on został marynarzem i pływał. Padło jego marzenie, facet wyprowadził się z nad morza i zamieszkał, gdzie zamieszkał. I to go dobiło. Ale kochał marynarkę wojenną. Poszedł tam, jak miał 17 lat. Był tam przez 5 lat. A był dowódcą drużyny. I kochał swoją drużynę. I mówi, opowiada mi taką historię, że wszedł do kajuty sprawdzić swoich żołnierzy. Kajuty miały podwójne łóżka, koje. Na dole siedział jeden marynarz, na górze siedział drugi. Ten na dole miał taką tendencję, że mył nogi raz w tygodniu. Jak zdjął buty, to ten na górze się zżywiał. Ojciec stanął. Ja mówię, marynarzu, dlaczego nie myjecie nóg? On mówi, wadero dowódco, bo mówi, jeden lubi czekoladki, drugi jak mu nogi śmierdzą. Ojciec mówi, jasne. Na pokład. Wzięli go na pokład, przywiązali mu cumę do nóg, przeciągnęli go kilka razy pod trałowcem bazowym. W to i z powrotem, tak? Wyciągnęli go, mówię, będziesz miał nogi. Tak jest, wadero dowódco, zawsze będę miał nogi teraz. Kochał swoją drużynę, stosował różne metody, uczył ich, jak potrafił. Jego też kochali. Uznał to za swój dom. Uznaj Kościół za dom. Buduj rodzinę, szerz objawienie, rozwijaj siebie, buduj armię, dbaj o innych, czuwaj. Całe życie złóż w Kościele. Całe życie. Poddaj temu swoją fizyczną rodzinę, swoje dzieci, swój biznes, swoje talenty, swoje dary. Wtedy zaczniesz dotykać realnie ciała Chrystusa. Amen.